Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny w naszym festiwalowym studiu. Jest to 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego. Tym razem jest z nami pan Radosław Trzciński, który jest fotografem przyrody, leśnikiem ze Spały, no i wielkim przyjacielem tego festiwalu, tutaj również autorem zdjęć, o których za chwileczkę porozmawiamy. Dzień dobry, Radku. Dzień dobry. Zdaje się, że dopiero przyjechałeś do nas. Tak można powiedzieć, że wszedłeś na festiwal. Dosłownie przed kilkoma minutami przyjechałem, także to jest ta chwila, kiedy zaczynam swoją przygodę z festiwalem tegoroczną, bo jest to już chyba mój piąty festiwal, w którym mam przyjemność uczestniczyć. No i przeanalizowałeś program festiwalu. Już mi powiedziałeś, że masz pewne wnioski. Jak oceniasz ten program w porównaniu do wcześniejszych festiwali imienia Włodzimierza Puchalskiego? Przede wszystkim zwraca uwagę duża ilość zgłoszonych filmów. I z tego, co zdążyłem, na ile zdążyłem się zorientować, wszystkie filmy są bardzo ciekawe, także na pewno będzie trudny wybór. Jury nie będzie miało łatwego zadania, żeby ocenić te filmy. A ty już masz jakieś swoje specjalne, masz swoich ulubieńców, swoje typy na topy, te filmy, których jesteś szczególnie ciekaw? Ciekaw jestem właściwie wszystkich tytułów. Moje typy jak gdyby związane są troszeczkę z Bedoniem. Po prostu znam te filmy. Mówisz o Leśnym Studiu Filmowym? Chodzi o Leśne Studio Filmowe w Bedoniu. Znam te filmy. W niektórych miałem też przyjemność jakby troszeczkę pomagać i to dlatego stawiam na te filmy po prostu. Zobaczymy, kto wygra. Na razie jest piłka w grze. Czekamy, jaki będzie werdykt jury, a już niedługo, bo w sobotę będzie ogłoszony ten werdykt. Zapraszamy w takim razie wszystkich na wręczanie nagród i w niedzielę na pokaz nagrodzonych filmów, bo wtedy będzie można się nimi rozkoszować raz jeszcze. Tak, na pewno. No, też jestem ciekaw, bo naprawdę przy takiej różnorodności tematów ten wybór zwycięzców na pewno będzie skomplikowany. A przejdźmy jeszcze do innej części Twojego udziału w festiwalu, bo Ty jesteś przecież fotografikiem. Jesteś autorem kilku zdjęć, które są prezentowane na dwóch wystawach, które są częścią festiwalu tegorocznego. Jakie to są wystawy, jakie to są zdjęcia? A jedna z wystaw, która swoją premierę miała jakby w ubiegłym roku, to jest wystawa poświęcona Tomaszowi Ogrodowczykowi. I tam, czyli Pamiętajcie o ogrodzie. Pamiętajcie o ogrodzie. Tam są trzy moje fotografie. To ja tutaj powiem od razu, jest jedna z tych fotografii, która mnie bardzo zaintrygowała. To jest taka larwa, zielona larwa w kropki. Wygląda jak przybysz z obcej planety. W ogóle zauważyłem, że to, co łączy fotografie, które prezentujesz, to jest technika. A mianowicie są to fotografie zrealizowane w technice makro, czyli to są bardzo małe przedmioty, bardzo małe tematy, na przykład malutki kwiatek albo malutka larwa, która wypełnia w efekcie olbrzymią powierzchnię gotowego zdjęcia. Dlaczego ty się koncentrujesz na takich małych rzeczach, które później tak eksponujesz jako olbrzymie? Tak, to prawda. Powód jest taki, że często są to takie detale, na które mało kto zwraca uwagę. Często trudno je w ogóle odnaleźć, gdzieś spotkać. Jeżeli uda mi się trafić na taką roślinkę, czy larwę, czy owada, to staram się pokazać ten motyw, ten temat w taki sposób, żeby był interesujący i żeby zwracał na siebie uwagę.
No ale z kolei ta wystawa, która jest przy Piotrkowskiej, w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, to jest wystawa o powrotach, czyli o takich momentach, w których przyroda wraca do miejsc, gdzie została wcześniej wyparta, na przykład przez człowieka. Tam z kolei są chyba też inne troszeczkę zdjęcia, czy... Tak, tak. Z tym, że no tam akurat te zdjęcia są jakby dopasowane do tematu wystawy, ponieważ to są trzy zdjęcia. Jedno przedstawia taką roślinkę storczyka, kruszczyka szerokolistnego, który jest o tyle ciekawą rośliną, że potrafi wrócić czy rosnąć na w miejscach, z których został jakby kiedyś wyrugowany po prostu. Często są to jakieś miejsca przy drogach, tam gdzie w zasadzie oprócz pokrzyw nic nie rośnie, a ten taki ciekawy kwiat, ciekawa roślina tam występuje. Ale to się dzieje dlatego, że on jest samosiejką i nagle się pojawia? Czy to zachowuje tak, nasiona, tak, które są w takim utajeniu wewnątrz ziemi? Są jakby dwie możliwości. Albo po prostu przetrwa ten moment, kiedy są dla niego niekorzystne warunki, albo po prostu pojawia się tam z nasion. Gdzieś w pobliżu przesuwa swój teren występowania, pojawiają się nasiona i on wraca na to miejsce, w którym kiedyś rósł, a przez jakiś czas go nie było. Wiem, że się śpieszysz, nie będziemy ci zajmowali dużo czasu, bo trwają już pokazy, które wiem, że chciałbyś koniecznie zobaczyć. Niebawem otwarcie wystawy, pamiętajcie o ogrodzie, która tutaj jest zaraz obok nas, koło naszego studia. Ale mam jedno ostatnie pytanie do ciebie. W tym roku festiwal wrócił do tradycyjnej formuły, kiedy możemy zobaczyć się twarzą twarz, a filmy oglądamy na ekranie kina. Tak, to jest bardzo ważne. No właśnie, porozmawiajmy o tym powrocie, bo byliśmy zmuszeni do festiwalu, do takiej formuły festiwalu, która polegała na transmisjach online. Jak ty to odbierasz? No na pewno to nie jest to samo. Nic nie zastąpi takiego bezpośredniego kontaktu z filmem, z twórcami, z ludźmi, których to interesuje. I to jest bardzo, bardzo ważne właśnie moim zdaniem w przypadku takich imprez jak festiwale, a szczególnie tutaj właśnie Festiwal Filmów Przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego. Całkowicie się z tym zgadzam, dlatego dziękuję ci za wywiad, a państwa chciałbym zaprosić na nasz festiwal. Póki jeszcze trwa, pamiętajcie, że ostatecznie będzie można wyniki tego festiwalu obejrzeć w niedzielę koło południa w Łódzkim Domu Kultury w kinie Szpulka, a do soboty włącznie pokazy w kinie Perspektywa, Łódzki Dom Kultury przy ulicy Trauguta. Zapraszamy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.